Posiadam gospodarstwo rolno-rybackie na terenie koła łowieckiego Junior, 102 koło. Hodowałem im bażan, dokarmiałem zwierzyny. Zostało wyrządzone mi tu dużo szkód przez dziki, przez dziką zwierzynę dosłownie. Co zgłosiłem się do koła łowieckiego, żeby coś zrobić. Tu jest o dużo szkody wyrządzone, jak powiedziałem, że to trochę kosztuje. Za moją pracę trzeba by i paliwo oddać, te pieniądze. Zaczęły się problemy. Odmówiono, uznano, że to nie jest rolnictwo i szkoda została odmówiona, gdzie pismo mi wysłali, że to nie obowiązuje. Dostałem tylko to pismo i więcej się tu nikt nie pokazał. Bardzo brzydko się o mnie wyrażali, co? Trawa siana na groblach utrzymywana. Gospodarstwo moje całe nie jest ogrodzone, jest tylko od głównej szosy kawałek płotu, ale od zakrzaczeń i puli dookoła jest otwarte. Koło nie próbowało ochronić to, nie ostrzelili żadnego dzika tu w pobliżu mnie, z odległości może paru kilometrów nawet. Także no, poniosłem bardzo duże szkody. Tak wstęp to ponad 5000 zł, kosztowało mnie sianie traw, paliwo, no i uprawa. No. Trzeba było ludzi nająć, ponieważ ja jestem chory, miałem operację na serce bardzo poważną. Sam nie mogę tego wykonać. Muszę najmować ludzi. To są stawy też hodowlane, gdzie może nastąpić duża awaria, bo to jest na zboczu. Jeżeli by przekopały, te stawy są na półkach. Poziom stawu pierwszego i ostatniego jest 7 metrów różnicy lustrowody. Także jakby przekopały tu gdzieś wyżej, to bym nie utrzymał tego. To by rozerwało wszystko. Woda, no i ryby by poszły, no poniósłbym bardzo duże straty wtedy. Tam była wyrządzona szkoda, najpierw na ziemniakach. Przyjechał pan wyszacować szkody i udzielił mi odszkodowanie w wysokości 500 zł, gdzie uważam, że to jest za mała kwota. Zasadzenie też musiałam zapłacić za sadzarkę. A pan udzielił mi tylko 500 zł, bo twierdził, że płacą za materiał wyjściowy tylko. A to nawet nie była cena materiału wyjściowego, bo no, zapłaciłam 500 zł za ziemniaki, a miałam swojego ziemniaka też gdzieś za około 500 zł. Później wyrządziły mi szkodę w truskawkach. Pan Szymański twierdził, że się truskawka już kończy, bo u jego siostry się kończy, gdzie w rządkach leżały truskawki zielone poobrywane i czerwone poobrywane. Ja liczyłam, że zbiorę sobie truskawki 100 ubijanek w sobotę, bo się pole tak czerwieniło, a z piątku na sobotę weszła jakaś zwierzyna, poobrywała, gdzie z całego kawałka ja zebrałam tylko 4 ubijanki truskawek. I pan Szymański udzielił mi za to 120 zł szkody, bo powiedział, że no musiałby mi otrącić za zawiezienie do skupu tej truskawki, za zbieranie tej truskawki. Także kwota bardzo niska, gdzie ja się utrzymuję tylko z tego i w tej chwili jestem matką samotnie wychowującą dzieci. Także to jest mała kwota. Tak, pieniądze zostały wypłacone na konto, no ale uważam, że to jest szkoda za mała. Mi czas swój poświęcę i co z tego? Zniszczyli mi owiec, tam pszenica, to wszystko. No to stówkę dostałem. No ja za samo zboże to zapłaciłem 500. No robocizny to już tam na wsi to mówią, że chłop rośnie i mu w polu rośnie. Śpi i mu w polu rośnie, to tego się nie liczy. No powiedziałem mu, że dziki mi zryły. Przyjechał, popatrzył, no i tak dał mi taki odstraszacz. I mówił, że tu przyjedzie, wyceni w późniejszym czasie. No nie przyjeżdża. Przygody się zaczęły, szczególnie w zeszłym roku, kiedy po zimie miałem szkody na ponad 10 hektarach. No i stwierdziłem, że już tego przepuścić nie można, trzeba to zgłosić.
No i po wielu poszukiwaniach numeru do koła łowieckiego okazało się, że w gminie gdzieś tam odgrzebali numer telefonu. No to był pan Szymański z Sierskowoli. On tu odpowiada za szkody łowieckie. Po ustaleniu terminu przyjechał do mnie na oględziny. Oczywiście zgłosiłem to pisemnie, na piśmie. Wyszacowałem te szkody na około 20-30% w ponad 10 hektarów powierzchni. To była pszenica ozima i pszenżyto ozime. Pan Szymański zgłosił się na oględziny. Powiem tak, że nie chciał nawet oglądać wszystkich kawałków. Stwierdził, że to, co zobaczył, to mu wystarczy. Zaproponował mi 300 zł. No, dla mnie to było przerażające, taka kwota, gdzie no, za 200-300 zł to powiedzmy no, 100 kg materiału siewnego się kupuje. W szacowaniu strat brał udział przedstawiciel izb rolniczych. Pan Szymiański przyjechał na pole, ale nie bardzo chciało, straty go interesowały. Interesowało go, jak mnie wyprowadzić z równowagi. No, zarzucił mi nawet, że no, popełniłem błędy w uprawie. Najpierw zarzucił mi, że no, jakbym wapno stosował, to by tych strat nie było. No, chciałem mu udowodnić, że wapno stosowałem, no to już zaczął co innego, że to może był łoś chodził po tym. Skończyło się na tym, że przywiózł kamerę, zaczął filmować, że ja źle ziemię uprawiłem, bo tu była wywalona gdzieś słoma kukurydziana, akurat w miejscu, gdzie to dziki wywaliły. Ale skończyło się z tym, że zakończyłem szacowanie, że stwierdziłem, że to nie ma sensu i sprawę skieruję do sądu. Po 2 tygodniach, czy tam iluś pisma przyszły z powrotem, tak? Także nawet nie bardzo miałem jak podać sprawy do sądu, bo muszą te pisma odebrać, tak? No, zdarzyło się, że zjawił się łowczy kiedyś na polu, szukając dzika u mnie. Słyszał, że sprawę kieruje do sądu, no to znalazł się i rzeczoznawca sądowy i sprawa została, powiedzmy przyspieszona. Przyjechał rzeczoznawca, tak, wycenił, no to tu porównanie 300 zł, a wycenę rzeczoznawcy, który mi wycenił właśnie tak jak ja mówiłem, 20-30% średnio na niektórych kawałkach, tam gdzie nie widział bardzo strat Szymański, część była wyszacowana na 45%. No, z tym wypłaceniem odszkodowania no, też było nieprzyjemnie, bo rzeczoznawca chyba pouczony przez koło łowieckie przyjechał przed żniwami i stwierdził, licząc na to, że już termin koszenia jest i rolnika będzie piliło, stwierdził, że mówi do mnie, słuchaj, taki szkód to tam nie ma, jak my. No skończyło się powiedzmy awanturą, kłótnią, no ale powiedzmy, zresztą byłem zmuszony tą sprawę załatwić, bo następnego dnia kosiłem uprawę, także no, zostałem postawiony pod ścianą i musiałem się zgodzić na to, co zaproponowali. No, od tamtej pory nic się nie zmieniło. Dziki jak grasowały, tak grasują. Robiły mi szkodę na jesieni w kukurydzy, nie bardzo się ktoś interesował. Koło łowieckie przywożą 2-3 setki hukinolu i mówią, ogródź sobie. Jak mi tłumaczę, że naokoło swoich pól, nawet kukurydzianych, mam ponad 10 kilometrów i ja nie zamierzam i nie jestem w stanie co kilka dni robić tych 10 kilometrów i co 10 metrów czy 15 postawić pachołka, tak, no to oni twierdzą, że oni swoje zrobili. Całą zimę jednego myśliwego widziałem na naszym terenie, który polował, który coś pilnował. Reszty nie było, tu się nikt nie interesuje. Ważne, jak będzie polowanie grupowe, żeby na tym polowaniu grupowym być. A poza tym nie ma żadnej kontroli nad tym. Zapłacili 3,5 tysiąca złotych, jak dobrze pamiętam, tak? Tylko, że licząc na 10 hektarach stratę 20%, no to już nawet 20%, mówię, były dochodziły nawet do 45% kawałkami, tak? Były kawałki, gdzie było 100%. To nie jest to, co powinno być, tak? Ale po prostu no, zostawiłem postawiony pod ścianą, bo to
zeszło się do żniw, tak? Kombajn czekał tylko na wjazd na pole i no, po prostu nie byłem w stanie się z nimi teraz zostawić tej uprawy i boksować z nimi. Jeśli chodzi o szkody łowieckie, to nie realizują w ogóle. No. Ja powiedzmy, podejrzewam, że jestem jedynym rolnikiem w tym obwodzie łowieckim, który w tamtym roku doprowadził do szacowania, bo że on przyjeżdża, tak, zresztą oni znają prawo i pierwsza wizyta jego to są tylko oględziny. On proponuje taką sumę zawsze, że to jest śmieszne, tak, ale żaden nieduży rolnik, mały, zresztą praktycznie żaden rolnik nie chce się bawić w to, zresztą nie wie w jaki sposób domagać się od nich odszkodowania, tak, i nie ma mu kto pomóc. Tak, na pewno będziemy protestować, bo jeśli koło łowieckie dostaje umowę dzierżawy na 10 lat, tak, to praktycznie nie idzie nic z tym zrobić. No. Żadne władze nie są w stanie tego zmienić. Tak. Jest prawo skonstruowane tak, że plan łowiecki zawsze prawie każde koło wykonuje, dlatego że sam ten plan łowiecki sobie układa, tak. Zakłada ile. Ono liczy zwierzynę na naszym terenie i ono zakłada ile. Te szacunki są w ogóle wzięte nie wiadomo skąd. 8 lat temu, gdy moja córka miała 2 latka, jak jedna sarna wyszła z lasu, to sam zacząłem ją dokarmiać, żeby wyszła dalej, żeby córka się popatrzyła na to zwierzę, tak? A w tej chwili pod domem mam w zimie 30-40 saren. A zdaniem koła łowieckiego się liczba zwierząt nie zwiększyła. Stada u nas dzików 20-30 sztuk, to jest normą. Moje dzieci boją się same do lasu pójść, gdzie mają 300 metrów do lasu. One boją się w tej chwili pójść same do lasu. Bo to przecież nie jest dopiero w tym roku. Tylko już z 5 lat tak kotłują. I nie zgłaszaliśmy. Ale zawsze z wiosny weźmie się bruny, zbrunuje i już. Bo przecież to grabiami, to czy ręcznie, to się wcale nie da, bo tu jest tego za dużo. Te szkody występują na tej łące, jak i na pozostałych łąkach, które użytkuję. Zgłaszałem jakieś 3 tygodnie temu, żeby to oszacowali. No to wykręca się szacujący, twierdząc, że nie wie, czy on ma to szacować, czy jakieś inne koło tu będzie szacowało straty. Także jest ciężko coś uzyskać, jakąś pomoc z ich strony. No i to szacowanie jest zawsze zaniżone. No nie wiem, czy to celowe jest takie podejście myśliwych, których jest niewiele na tym terenie. Mamy duże straty wyrządzone przez dziki. Sarny tak samo się rozmnożyły. Nie można uprawiać słodkiego ubinu, bo wszystko, co wzejdzie, to jest pozjadane w krótkim czasie. Dokuczliwość dzików zaczęła się od jakichś 4-5 lat. To chyba jest spowodowane tym, że jest mało tutaj myśliwych miejscowych. Myśliwi twierdzą, że jestem najlepiej traktowany z okolicznych tutaj rolników, bo tak jak mówi, że na każde wezwania przyjeżdża. Tylko najgorszym niezadowoleniem jest to, że właśnie jest dużo szkód, a te odszkodowania są za małe. No i trzeba jeszcze dodatkowo pracy poświęcić, dołożyć, żeby to doprowadzić do użytku z powrotem. Mi się wydaje, że nie mają w ogóle doświadczenia odnośnie uprawy ziemi. Jak ktoś nie pracował na tym, to nie ma pojęcia, ile to kosztuje i ile trzeba by zapłacić tego odszkodowania. I tłumaczy się tym, że nie może więcej dać odszkodowania, bo doprowadzi koło do bankructwa. Łąk ogólnie mam około 8 hektarów i na każdej łące jest zbuchtowane podobnie albo jeszcze i bardziej. Jestem niezadowolony z tych szacowań, ponieważ mówię, zaniżane są kwoty i opowiada nam się jakieś tam śmieszne historie, że tu nie powinniśmy uprawiać jakiejś rośliny, bądź no, próbują ustalać płodozmian po prostu rolnikowi. Że najwięcej myśliwych to widziałem, jak mieli jakąś imprezę po strzelaniu na kaczki. A tak normalnie to rzadko się spotyka tych myśliwych. Twierdzą, że robią co mogą, żeby chronić nasze uprawy, ale to jakoś słabo im wychodzi. I po prostu trzeba by coś zmienić, żeby tych myśliwych było albo więcej,
albo ułatwić zdobycie pozwolenia rolnikom, którzy by może sami próbowali chronić uprawy. Dobrym sposobem byłaby zmiana koła łowieckiego na jakieś inne, które podeszłoby poważnie do tej sprawy, ograniczyło populację dzików i zaczęło dbać o nasze uprawy. Z tym kołem jest ciężka współpraca, praktycznie nie ma jej w ogóle. I z tego co wiem, nie opłaca im się przyjeżdżać, załóżmy 70 km, żeby tutaj sobie postrzelać czy popilnować naszych upraw. I trzeba by zmienić na jakieś inne koło, które podejdzie z sercem do tej sprawy. Tak, z kołem junior jest kłopotliwy. Jeżeli się już dodzwoni do tego koła, nie ma żadnych odzewów od tego koła. Czyli zgłasza się szkodę, nikt się na tym terenie nie pojawia. Po prostu ciężko. No. Ciężko, koło junior jest bardzo mało odpowiedzialne i nie stosuje się do naszych próśb i błagań o jakiekolwiek pilnowanie naszych upraw. Szacowania są nierzetelne, bo to są zbyt małe jakby kwoty, które nam rekompensują nasze straty. I uważam, że to nie są rzetelne wyceny tych strat, które ponosimy. Podchodzenie do rolnika jest no, mi się wydaje, że takie olewające, bym powiedział, bo jeżeli ktoś zgłasza szkodę, myśliwy nie przyjeżdża, nie sprawdza, nie ewentualnie przejedzie, popatrzy tylko. No, dawniej było lepiej. Byli myśliwi miejscowi. Nie było kłopotu z tym, że któryś myśliwy przyjedzie, bo jeżeli on mieszka blisko nas, to przyjedzie szybciej. I wiadomo, że z miejscowym się lepiej człowiek dogada, a jeżeli myśliwy przecież nie przyjedzie spod Warszawy, czy tam spod Grójca. Współpraca z poprzednim kołem układała nam się bardzo dobrze, bo to byli myśliwi stąd, nasi. Tam to koło wspominamy z życzliwością, z rozrzewnieniem. Kołem, które do tej pory było opiekunem tych terenów, nie chcemy mieć nic wspólnego. Ciężko jest się z nimi dogadać. Były zgłaszane skargi do władz samorządowych, do koła samego, do kierownika koła. I uważam, że ta współpraca dalej nie może być. Miałem szkody bardzo duże. Przyjechał myśliwy, wycenił, ale bardzo słabo wycenił. Niezadowolony byłem z tej wyceny. Bardzo słaba współpraca jest z tym kołem. Rzadko w ogóle nie widać tych myśliwych. Dlatego też napisaliśmy petycję do starosty Ryckiego i żądamy zmiany koła na koło, w którym jest dużo myśliwych i będzie nas częściej odwiedzać, myślę. Podpisało ponad 170 osób. Złożyliśmy petycję, to znaczy wójt gminy Ułęż, Izba Rolnicza Lublin, Zarząd Okręgowy też Lublin, burmistrz z Ryk, który też w tym terenie rządzi, i zarząd główny w Warszawie. To żeśmy poskładali z naszą prośbą o zmianę tego koła, bo nie widzimy współpracy z tym kołem w ogóle, czyli kołem juniorów. A nam się podoba sąsiednie przez drogę koło, którzy się dobrze gospodarzą, interesują naszymi terenami. Także chętnie byśmy przystąpili z nimi do współpracy. Kiedyś koło Cyranka miała ten obwód i gospodarzyła wspaniale, rolnicy byli zadowoleni. Takim czynnym myśliwym dopiero od 1938 roku. Kiedy zostałem leśniczym, proszę pana, proszę ja was, no to ciąg jest nieprzerwany do teraz, bo chociaż mam te 99 lat, no to jednak interesuję się tym, bo chociaż nie poluję, bo mi zdrowie nie pozwala, no ale żyję tymi zagadnieniami, prawda, mówię. Polowałem, ale kochany nie z tym juniorem, tylko przedtem ten obwód należał do Cyran. Tamten obwód, kochany, to był atrakcyjny obwód. Ze względu zasobność zajęcy, kuropatw oraz
kaczek. Ten obwód przejęli. Zresztą nie tylko błąd, bo dwa obwody, prawda, tam Dęblin i ten przejęło Junor. Ja się pasjonowałem, wie pan, w polowanie na dziki. Kaczki również, ale mnie interesowały. Gdyby się tak zdarzyło, że no ktoś by jednak spowodował, że tam byłyby te zające, to chciałoby się panu jeszcze tam przynajmniej popatrzeć, czy zapolować? No oczywiście, prawda. Byłoby to moje przedświerte, wie pan, zadowolenie, żeby, prawda, tamten obwód powinien wrócić do Syranki. Jestem prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Syranka z Dęblina. Koło ma 70-letnią tradycję. W tym roku przypada właśnie 70-lecie funkcjonowania Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Syranka. Realizujemy wszystkie zadania związane z całą gospodarką łowiecką. Na dobrą gospodarkę łowiecką wpływa fakt dobrej współpracy z rolnikami z terenu funkcjonowania naszego koła. Nasze koło posiada jeden obwód łowiecki, gdzie obecnie się znajdujemy w Domku Myśliwskim na terenie obwodu łowieckiego. Jest to obwód łowiecki numer 103, obejmujący swoim obszarem gminę Ułęż, gminę Ryki, gminę Jeziorzany oraz gminę Nowodwór. Obwód jest zakwalifikowany do słabych. Jest to obwód polny i realizujemy przedsięwzięcia związane z gospodarką łowiecką, uzyskując bardzo dobre efekty, czego przykładem może być osiągnięcie w zeszłym roku trofeów przez myśliwych w rogaczach, a mianowicie uzyskaliśmy 2 złote medale, 2 srebrne medale, jak również 2 brązowe medale na pozyskanych 25 kozłów. Realizujemy w pełni plan łowiecki w wysokości praktycznie 100% zwierzyny grubej. Według planu w roku ubiegłym mieliśmy do pozyskania 70 dzików, pozyskaliśmy 70. Mieliśmy do pozyskania 86 saren, wszystkie pozyskaliśmy. Lisów 40, pozyskaliśmy również 40 lisów. Łącznie w kole mam 47 myśliwych, z czego 40 myśliwych jest tutaj mieszkających w powiecie ryckim, na terenie, prawda, obwodu. Wszyscy są miejscowymi, praktycznie myśliwymi. Szkody łowieckie są minimalizowane poprzez pracę myśliwych podczas zasiewów, po zasiewach wiosennych, gdzie myśliwi ochraniają zasiewy i te płody. Są wyznaczani myśliwi do dyżurowania, polują w tych obszarach, ale mimo wszystko tych różnych zabiegów i działań prewencyjnych powstają jednak szkody. Zadośćuczynienie wyrządzonych szkodach są natychmiast realizowane. Do tego są wyznaczone osoby funkcyjne dookoła, zajmujące się szacowaniem szkód łowieckich. Myśliwi zajmujący się tą dziedziną mieszkają tutaj na terenie obwodu łowieckiego. Są praktycznie na telefon do dyspozycji dla poszczególnych rolników. Rolnicy mają adresy, mają kontakty. Każdy wójt, na którego terenie funkcjonujemy, czyli w każdej gminie jest informacja, do kogo się zwrócić w zakresie szacowania szkód łowieckich. Również wszyscy sołtysi z całego terenu, gdzie my polujemy, gdzie posiadamy swój obwód łowiecki, posiadają informacje, jaka jest procedura w zakresie szacowania i likwidacji powstałych szkód łowieckich. Sprawy te załatwiamy bardzo profesjonalnie i natychmiast. Nie ma żadnych skarg na funkcjonowanie naszego koła na całym obwodzie łowieckim. Rolnicy bardzo dobrze współpracują z myśliwymi i na odwrót. Myśliwym zależy na tym, aby rolnicy byli zadowoleni z funkcjonowania koła łowieckiego na ich terenie, na ich gospodarstwach, aby ta praca była naprawdę na bardzo wysokim poziomie realizowana. I taka jest. Mamy bardzo dobrą opinię. Rolnicy są bardzo zadowoleni. W terenie jednej gminy, to znaczy gminy Ułęż, funkcjonują 2 koła łowieckie. Połowę zajmuje inne koło. Rolnicy, którzy posiadają pola po naszej stronie, zgłaszając do nas szkody w uprawach rolniczych, te szkody załatwiamy natychmiast. Z kolei
mają do nas po części pretensje, że po drugiej stronie, już nie na naszym obwodzie, tam niestety dochodzi do pewnych niejasności i trudności w załatwianiu odszkodowań, czy w ogóle szacowaniu szkód łowieckich. Musimy się tłumaczyć nie z własnych, prawda, zaniedbań funkcjonowania. Wchodzili przede wszystkim lotnicy z dęblińskiej szkoły Orląt. Tuż po wojnie rozpoczęli tutaj również tą działalność w zakresie łowiectwa. Po wprowadzeniu obwodów łowieckich i tworzeniu obwodów łowieckich koło zajmowało dwa obwody łowieckie. Obwód łowiecki numer 104, który obecnie nazywa się numer 103, gdzie dotychczas koło funkcjonuje na tym obwodzie, gdzie obecnie się znajdujemy, jak również obwód łowiecki numer 122, obecny obwód 120. W trudnych czasach komunistycznych jeden obwód został zabrany mojemu kołu. Lotnicy w historii zawsze byli uważani i uznawani jako elita armii. Z drugiej strony byli uważani jako trudni do indoktrynacji komunistycznej. W tych trudnych czasach, w latach 60., doszło do pewnej takiej sytuacji, gdzie zostało nasze koło ukarane za to, że jego członkowie, a którymi byli właśnie piloci z dęblińskiej szkoły Orląt, niestety ze względów takich partykularnych, politycznych, zostali, można powiedzieć, że sprowadzeni na ziemię. Lotnicy zawsze mieli swoją wizję inną niż obowiązująca w tym systemie komunistycznym. I ze względu na te uwarunkowania i swobodę wypowiedzi, niestety lotnicy zostali ukarani właśnie tym, że im zabierzemy ten obwód łowiecki. Niech oni sobie nie myślą, że będą tacy mądrzy i tak bujać w obłokach tak najprościej. Został zabrany obwód łowiecki numer 122, obecnie który się nazywa obwód 120. Dochodziły do nas tutaj różne wnioski i petycje kierowane od rolników z sąsiedniego obwodu. Były wnioski i petycje skierowane do Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka, czy jesteśmy zainteresowani dzierżawą obwodu sąsiedniego na terenie gminy Umerz. To się nasilało z każdym rokiem. Apogeum tego wszystkiego praktycznie przybrało to w zeszłym roku, gdzie otrzymaliśmy petycję podpisaną bodajże chyba przez ponad 160 rolników, którzy nie chcą współpracy z sąsiednim kołem zajmującym właśnie teren obwodu 120, a chcieliby, aby nasze koło, uważane przez rolników i oczywiście jest to nam bardzo miło, że jesteśmy kołem profesjonalnym, żeby jedno koło profesjonalne mogło działać na terenie całej gminy Umerz. Biorąc pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania historyczne, że ten obwód należał kiedyś do naszego koła łowieckiego, jak również to, że posiadamy bardzo dobrą opinię wśród rolników z gminy Ułęż, jak również po części z gminy Ryki. I jest nam bardzo miło, że ci rolnicy, widząc naszą pracę na naszym obwodzie łowieckim, chcą również nas, abyśmy byli gospodarzami tego obwodu sąsiedniego. Biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę, doszliśmy do wniosku, że może po iluś tam latach doszłoby do jakiejś sprawiedliwości dziejowej i ten obwód mógłby wrócić z powrotem do macierzy. W związku z powyższym złożyliśmy wniosek do Polskiego Związku Łowieckiego o wydzierżawienie tego obwodu łowieckiego dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 118 Cyranka. Okręgowy Związek Łowiecki w Lublinie, ze względu na to, że dwóch oferentów złożyło wniosek o wydzierżawienie jednego obwodu łowieckiego, więc doszedł do wniosku, że tą sprawę musi skierować do Zarządu Głównego celem rozpatrzenia, prawda,
tych dwóch wniosków i Zarząd Główny powołał komisję do zbadania przedmiotowej sprawy. Zostały przeprowadzone wysłuchania stron, zarówno jednego koła, które dotychczas dzierżawiło ten obwód łowiecki, jak również naszego koła, gdzie osobiście przedstawiałem, prawda, uwarunkowania, jakie kierowały złożeniem wniosku do wydzierżawienia tego obwodu łowieckiego. Treści dotyczące wniosku wydzierżawienia zostały przyjęte bardzo życzliwie i racjonalnie przez komisję wyznaczoną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. W pracach tego zespołu uczestniczył również łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, zarządu naszego lubelskiego, kolega Andrzej Łacic, który przedstawił również charakterystykę funkcjonowania obu kół łowieckich na terenie administracyjnym Zarządu Okręgowego w Lublinie. Kolega łowczy okręgowy przedstawił bardzo obiektywnie działalność obu kół, opierając się na gospodarce łowieckiej. Na pytanie przewodniczącego, jak on widzi, prawda, funkcjonowanie tych kół, przedstawił to, że Wojskowe Koło Łowieckie nr 118 Cyranka realizuje plan łowiecki w 98%, jeżeli chodzi o zwierzynę grubą w 100%. Natomiast koło łowieckie drugie, które było przedstawiane, realizuje swój plan łowiecki tylko w zakresie niecałych 70%. Gospodarka prowadzona jest na niewysokim poziomie przez to koło łowieckie, z tego względu, że większość myśliwych mieszka powyżej 70, a nawet 100 km od tego obwodu łowieckiego. Przewodniczący podczas tego wysłuchania, zadając pytanie łowczemu, które widzi koło do dalszej działalności, czy przedstawił, że sytuacja społeczna, jaka jest na tym obszarze, na obszarze obwodu łowieckiego numer 120, na terenie gminy Ułęż, gminy Ryki, jest bardzo trudna. Jest olbrzymi konflikt rolników z kołem obecnie tam gospodarującym. Żeby załatwić wszystkie sprawy, zarówno i gospodarki łowieckiej, jak również załagodzić wszystkie konflikty społeczne, najlepszym rozwiązaniem jest, aby ten obwód łowiecki objęło koło Cyranka, koło wojskowe koło łowieckie numer 118 Cyranka. Niestety otrzymaliśmy taką informację, że pomimo wszystkich tych zapewnień i sugestii, zarząd podjął decyzję o wysłaniu wniosku na wydzierżawienie obwodu numer 120 dalej dla tego samego koła.